Siemano wszystkim, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. No i witamy w kolejnym odcinku z No Gems Rush. Jak widzicie, mamy już odblokowane 2 silvery i 1 magical chest. Dodatkowo mamy chyba jedną skrzynkę do otwarcia w questach. Od czego zaczynamy? Myślę, że od free chesta z questów. Dobra, to lecimy od free chesta. Co to będzie? Gold? Archers. I miniony, super. Miniony spoko, bo nam się na pewno przydadzą do nowego deku. Alright, tu możemy jeszcze Collect Reward zrobić. Bomberek, jak to wariat mały. Dobra. Ile? 40 na 300 już mamy. Elegancko. Play card with epic rarity 40 times. Musimy ustawić jakiegoś sobie deka, w którym będziemy mieli często kartę rzadką. Bomberek. Gold, Goblins, Miniony, Goblin. Też spoko. Kolejny silver. Gold, Miniony. No i super, Miniony musimy zbierać. No i uwaga. Magical, teraz lecimy. Jak wypadnie Lega, nie, leci z niego Lega? Lecą legendy, nie z Magicala. Dobra, Gold. Bomber. Knight. Skeletonek. Dawaj Tara Epika. Aje, Bomber Tower. O kurcze. I ostatnia Baby Dragon. Dobrze. Przyda się na pewno. Fajnie, w końcu go mamy. To dzisiaj robimy co? Deka z Baby Dragonem chyba, nie? Najlepiej. Także mi się wydaje, że z Epiku spoko nam poleciało. Znaczy z Epiku. Z Magical Chesta Epic nam poleciał, także spoko. Szkoda, że nie legenda, wiadomo. To może na samym początku ulepszmy swoje karty. Tutaj mamy miniony. Tak. Upgrade. Za 50 to tam. Tara. Jeszcze raz? Jeszcze raz, pewnie, że tak. Sprawdźmy jeszcze może na początku, co mamy w sklepie dostępnego, bo tego nie zrobiliśmy. Zobacz, tutaj. Aha, Tombstone, Gold. Tombstone. Nie, na razie nie, nie ma sensu. I Bombera chyba nie ulepszamy, bo wywalamy go na razie z deku, nie? Tak, ostatnio odblokowaliśmy sobie Tombstone'a i Baby Dragona, to zamienimy chyba Bombera za Baby Dragona i tutaj damy tak. I zamiast strzałek chyba damy w Tombstone'a, tak? Nie, nie. Czy zamiast muszkieterki? Zamiast muszkieterki. Zamiast muszkieterki. No i dobra. Możesz go ulepszyć? Ulepszymy go za 50. Tak. I nie wiem, czy zamiast strzałek nie będzie lepszy wybór Fireball, ale to sobie zobaczymy. Może na początku zagrajmy strzałkami, a później Fireballem. To kto zaczyna? No to ty zaczynaj. Battle. Chińczyk, no, kolejny. Czekamy full elixir. Nie przytrzymujmy go. Jest 10 elixiru, od razu wyrzucamy kartę. Pięknie nam się... No. Tak. Okej, no. Minionki, żeby ten bomber nie puszował. Strzałkami zgaś miniony mu. I bombera przy okazji zahaczysz. Na szóstym bomber. Bo tutaj nam to wszystko chyba wybuchnie. Wybuchnie. Tak jest. A może z początku zaczniemy się zbroić. Dobra, baby na baby. Okej. On ma na drugim już. Ale nasz tower przechwycił target i go puszuje. Mamy wyrównane szanse. Nie byle kto chyba, ten gościu. Wyjdziemy sobie na początek Tombstone'em, jak nam się załaduje elixir. Tak, też mi się tak właśnie wydaje, że damy Tombstone'a. Dobra, 9, 10 elixiru, okej. Okay. Na sam środeczek i nie za blisko tutaj no krawędzi, mostu. Żeby zza mostu też nas nie strzelały, na przykład, nie wiem, Dart Goblin to w przyszłości, nie? Prince. Tak, i na środku szkieleton armii, centralnie na środku mogę się bardziej dać. Nie, dobra, jeden szkieletonek doszedł do Prince'a. I patrzcie, Prince nawet Tombstone'a nie ruszył. Te miniony trzeba zgasić chyba strzałkami, co? Baby Dragon, jeszcze chwilę. Okej, okay, tower przejmuje, dobrze, gitara. Jeszcze bije te szkieletonki. To mało co nam tutaj zjadł. Nie, na razie jeszcze nie wychodzimy z kontru. Nie, nie, nie ma sensu. Zaraz będzie double elixir 17 sekund. Nie trafił! To ładny osioł.
I pięknie. Dobra, jeszcze raz Tombstone. Tak, i teraz normalnie chyba atak. Zaczniemy od Gianta, co? Zad King Towerem, niech sobie idzie. Powolutku. Tak, akurat już mamy double elixir. Niedobrze, że on ma tego szczerze. Mi się wydaje, że zrobimy zaraz P.K. Rush z prawej. Co ty na to? Oj. Dobrze, dobrze. Zobaczymy, czy ma strzałki, czy tylko fireballa, bo fireballem pewnie teraz uderzy. Dobra. Wow! Myślałam, że tam rzuci jeszcze. Tutaj chyba dorzuć Knighta do tego szkieletona. Albo Tombstone, dokładnie. Też a, muszę... niepotrzebnie, niepotrzebnie. No w sumie, bo rozwali teraz go. Dobra, tu dalej, tu Giant. Giant, tak jest. Dragon na miniony chyba. No, ten minion... sobie poszedł na spacer. Tak. Okej. Okay. Dragonik ładnie go puszuje. Dawaj lewo, P.K. Rush robimy. P.K. Szkieleton armii. Strzałki trzymaj. Usz. O, dobrze, dobrze. Tu Tombstone. Powinno wszystko dojść. Pięknie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dawaj, szkieletonek. Teraz musimy się obronić z lewej. Mamy bombera, daj Gianta. Okej. Mhm, dobra, chyba fireball tutaj poleciał. Dobrze, mamy minionki tego dragona jeszcze żywego. Minionki. I co? Strzałki na szkieleton armii, bo zaraz będą. Dobra, nie oddał, ale to Giant już spuszuje, zobacz. Dojdzie sobie ten Giant. Boom, boom, GG. No, dobra, wygrana, żółwik. Tak, pierwsza wygrana. Taka easy win moim zdaniem. I chyba te strzałki się bardziej będą sprawowały niż fireball, co? Na takie szkieleton armii na początku. No myślę, że przydały się te strzałki. No, to ja może zagram teraz rozgrywkę z fireballem i zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, zmienimy sobie z fireballa teraz zamiast strzałek. Ulepszymy go, nie? Ulepszamy, no. Dobra. Jeszcze raz, co nam tam szkodzi? 150 golda. I też mieliśmy grać właśnie rzadką kartą, czyli może zagrałem właśnie z tym fireballem, wiesz? Bo musimy tego questa skończyć. Przyda się. Będziemy wtedy mieli Gianta i fireballa w deku. Use. Alright. Zaraz nam się chyba zmniejszył eliksir, czy tyle samo? Czekaj, strzałki nie, miały... zwiększył. Zwiększył nam się eliksir o 1. Dobra, lecimy. Mike. Mike 5C, z 5C Mikey. Tombstone chyba na początku. Tak, ja zawsze jak mam pierwszego Tombstone'a w deku, czekam na full elixir i sobie z nim wychodzę. Akurat idzie Giant, super. Może damy Knighta. Bo na pewno... tam na Valkyrie chyba miniony. Tak, miniony. Zobaczymy czy ma strzałki. Też ma miniony już. Też ma minionki. Niedobrze. Dragona dołóżmy tutaj. Patrzcie jak długo Knight przeżył. A ja nie zdążę z Giantem. Poczekamy teraz, nie? Sobie na eliksir. Patrzcie, jak dragon puszuje. Myślałem, że jeszcze tą arszerkę nie zahaczy. Też myślałem, ale właśnie nie że zahaczy. Dobra, damy sobie Gianta niżej. Zanim dojdzie, to te arszerki... oj, chyba zahaczą pierw mi tower. Dobra. No, od razu rzuć szkieleton armii na tego Prince'a. Dokładnie. Troszeczkę za daleko dałem Gianta. Nie ma gościu strzałek w deku, więc będzie easy win. To damy Gianta mu chyba, a czy tego? Knighta. No i to do tyłu. I minionki możesz dorzucić ewentualnie. Tak jest. O, jakiś connection problem. Dobra, poszło. Gitara. My na który mamy miniony? Na pierwszym dopiero? Czy na drugim? I patrzcie. Nie wiem nawet na którym mam miniony. Ulepszaliśmy je chyba na piątym mamy, patrz. Ładnie puszują. Co, zrzucimy mu dragona. Dragona na tarszerki. I od razu musisz Gianta rzucić przed tym tak dragonem. Tak jest. Idealne combo. Pamiętajcie, że dragon jest szybszy od Gianta i czasami może pierwszy właśnie atak przyjąć na siebie. Okej. Okay. No i ten Giant robi robotę. Tam bomber go trochę puszuje tego Gianta. I co, znowu idziemy sobie z tą Stone'a na początek, co nam tam szkodzi. Bo teraz pewnie poleci Prince. Nie, Giant. Rzućmy za Giantem sobie na bombera Knighta i ten Knight teraz powinien wrócić się do Gianta? Tak, wrócił się, zdążył. Okej, okay. Gitara. Wow! Nie wrócił się, zatrzymał go Prince. Pomożemy temu Knightowi umarłemu już. Kurczę, przetrzymałem troszeczkę eliksira, mówiłem, żeby tego nie robić. Tam jest Valkyria. No dobrze, i tak mamy dużo latających, także tu już się nic nie powinno gorszego przydarzyć. Możemy zrobić P.K. Rush szybko, akurat mamy szkieleton armii kolejne.
Szkieleton Armida... Ciekawe, co z tego wyjdzie. Ajajaj, ta peka troszeczkę... Dobrze jest. Za późno. Dobrze, on nie ma strzałek ani fireballa chyba. Tak. Pięknie. No i powinno być 3-0. Jeszcze się obronimy minionami. Pięknie to wyszło. 3-0, piąteczka. Piona. Także widzicie, fireball. Użyłem go chociaż raz? Ani razu chyba. Także nie mieliśmy okazji jeszcze go sprawdzić w deku. No ale teraz JJ zagra i mi się wydaje, że go sprawdzi. Teraz ja go sprawdzę. Battle. Let's battle. Cezar Meksyko. Wow, czwarty poziom. Tom Stałnik chyba na początku. Tak, poczekamy do końca eliksiru i sobie tutaj go postawimy. Z lewej atakujesz? Dobra. Jestem ciekaw, czym on wyjdzie. Na wyższych arenach od razu byś dostała fireballem lub lightningiem tego Tombstone'a. Dawaj od razu fireballem, ładuj w to. Myślisz? Tak, gdzie no? Witchka, trzy goblin spirki i baby dragon, baby dokładnie. Ta muszkieterka zaraz zginie, a witchka też. Witchka też, no ale przydałaby nam się już witchka, ci powiem. Minionki sobie rzucimy do tego jeszcze. Spuszują szybko walkirię. Ale już nie dojdzie Giant. Ale Dragonik zawsze na propsie wjedzie z jakimś pushem. Jeszcze sobie tam dochodzą szkieletonki? Tak, czy? Tak, dochodzą szkieletonki, normalnie. Poczekaj chwilę jeszcze, chyba Tombstone, później Knajcik, bo on pewnie dorzuci nam łyczkę. Też musimy zwracać uwagę na to, gdzie stawiamy Tombstone'a, bo jak postawimy bardziej po prawej, to te szkieletonki będą wychodziły po prawej stronie. Tak, że dawaj szybciej coś, żeby nie przejęło właśnie Tombstone'a. Myślę, że... I dawaj pekę. Pekę. I szkieleton armii. Zobaczymy, czy ma strzałki. Tak go zaskoczymy tym razem. O! Ale rush. Tego się nie spodziewał. Dawaj jeszcze. Miniony szybciutko. Dobra. Wow, wow, wow. Kurczę. Tombstone jak masz? Nie załaduje się nam. Ale postaw mu na drodze. Może się przerzuci. Przerzucił się. Na szczęście. Możemy zawsze w ostatniej chwili właśnie tu dorzucić tego Tombstone'a. Może się przerzuci. Nieraz się nie przerzuca, ale nieraz tak. Co, 995 ma na wieży. Może zaczniemy wychodzić już na jego połowie. Knajcika sobie postawimy. Dobrze, idealnie w tempo, Knajt. I teraz przed Knajta dawaj Gianta, myślę. I do tego... Pięknie, Walkiria. Knajt ją puszuje, ciekawe, czy ją zabije. Dragona. Szkieleton Armii, czy Dragona. Gdzie na Walkirię szkieleton Armii? Aha, no tak, ona jeszcze tam żyje. No, teraz szkieleton Armii. Może Pekę jeszcze. Dobra, Dragonik ładnie puszył. A, strzałki rzucił. Ale od razu trafił. Ładnie w tempo. Idealnie trafił. A, dojdzie Peka? Jeszcze Peka, ładnie. Fireball, fireball. Myślałem, no że ten szkielecik dobije. Końcowy fireball. No i GG. GG. Boom. 3-0. Okej. Okay. Gdyby nie ten prince, to by nawet nam wieży nie dotknął. Także fireball jednak się przydał, bo no, dobija wieżę na koniec. No i wyszło fajnie, dobra. Teraz ty. Musisz dobić trzy koronki. No to dobijemy trzy koronki. Lecimy z kolejnym meczem. Nic nie mamy do ulepszenia, nic. Na kolejne trzy koronki. Znowu jakiś Chińczyk. Piąty poziom. No, kurczę. Albo jest dobry, albo jest słaby. Raczej słaby. O kurczę, peka. Nie wiem, co miałem zrobić, bo nie miałem żadnej karty. To zrobiłem w ten sposób, że miniony... Jeszcze ma miniony. O kurde, na piątym. Dobra, ja dam chyba... Czekaj, moje se razem jakoś. Muszę szkieleton armii wyjść. Oj. Dobra. Walkiria. Thompson chyba. Pierw knajcik. Niech giąb dbije. Ra, ra, ra. Co dajemy, dragon? Knight? Czy no. Czekamy? Nie, poczekajmy. Ma piąty poziom, to ma więcej. No, jeszcze witchkę ma, zobacz. No to dragon chyba z tyłu, nie? Najpierw Thompson, później dragon. Mhm. O, też ma dragona. Też ma dragona. Poczekaj, aż oni przejmą. No, ja bym tam rzuciła miniony z tyłu. Ja dałem pekę, żeby zgasiła od razu witchkę. Też dobrze. I patrz, nawet dragon jeszcze przeżył. Może ta peka dojdzie? Doszła? Dojdzie. On ma na czwartym pekę, my mamy na drugim. To ładnie nas zgasiła. No, oby do wieży nam nie doszła. Miniony. Nic, no szkieleton armii miniony robimy. Coś takiego, trzeba odwrócić uwagę troszeczkę peki. O, jeszcze no i jeszcze Knajta spuszują. Mhm. Patrz, i zdążyłem może z Giantem jeszcze. Giant i miniony za nim, idealnie. Wyszło, no. Uuu, fireball.
Dobra, szybko Dragon. Dragon jest w miarę szybki, powinien dolecieć jeszcze. I coś, jakiś atak zadać. Jest, dobra, powierzy. To będzie powierzy. Też nam rzucił Dragona na Dragona. Ale zobacz, co ten Dragon bije, słabiutko. Dobra. Dobra, zostało 124. Czekamy, Dragon wjechał na posesję. Giant. I teraz odciągamy go. Właśnie, Skeleton Army, ten Knight troszeczkę szedł i chyba Dragon zaatakuje też Skeleton Army. Może rzucić Tombstone'a? A, Tombstone na razie jeszcze niepotrzebny. Dobra, fajnie. Wszystko wyszło. I znowu to samo zrobimy? O kurde. Teraz on ma miniony, szybko Dragona. Dragon! Jest i Dragon. No i po co? Minionach. Pekka Rush, nie? Z boku. Pekka. O kurde, ale cwaniaczek, też chciał zagrać nam. Eka, Skeleton Army. Oj, tutaj też na pewno wyjdzie z tej strony. O, Fireballa jednak ma. Mocnego ma tego Fireballa, bo nam zgasił od razu Pekę. Dajemy od środka Gianta. Tak, żeby się nie spodziewał tego ataku. A minionek za nim poleciał. Szkieletonek. Szkieletonek. Na łyczkę Knighta. Aj, trochę za szybko ten Knight, bo wieża go nie atakuje. Łyczki nie przyjęła, ale wygramy. Teraz damy Tombstone'a. No i gitara. I Fireball jeszcze ostateczny i GG. No i kolejna wygrana. Czyli zużyliśmy jeszcze Fireballa i dobiliśmy sobie punktów w queście. O! Odpalimy pierw Crown Chesta. Sprawdźmy, co tam jest. Gold. Gemy. Szkieletonki. Tombstone, fajnie. Muszkieter. I Epic. Nie. Gobliny. Kurczę. No taki trochę słabiuśki ten Crown Chest. No, mógłby chociaż jakiś epic spaść, by było ciekawie. Dobra, sprawdźmy. Jeszcze jeden mamy. Jeszcze jeden crown chest. O kurczę. No dobra. Jak widzicie, dobiliśmy sobie już crown chesta kolejnego, także możemy go teraz otworzyć. Otwieraj. Może teraz spadnie epic. Gold. Barbarian Hat. Yes, Barbarian Hat, spoko. Spear Goblins. Bomb Tower. No i szkieletonki. No i gitara, może być. Special offer, co jeszcze tu mamy? Jakąś tutaj special offer. A, to oczywiście. A pokaż na dół. Aha, to samo. Tombstone'a możemy kupić, ale nie chcemy na razie, nie? Kupować Tombstone'a chyba. Czekaj, ile my tu mamy? Za 3 karty będziemy mogli ulepszyć go na 3 poziom. Mi się wydaje, że lepiej będzie go poprosić Clan za... Pokaż, ile możemy kart request zadać. Za 3 godziny możemy poprosić o karty, to wydaje mi się, że poprosimy o Tombstone'a. I co? Mi się wydaje, że ten deck się sprawuje na razie. Na arenie, jaka to jest arenka? Barbarian Blow. Dobiliśmy 800 pucharków i mamy Barbarian Blow. I teraz mamy już odblokowane takie karty jak Nuklearka, Barbariansy, Usha, tak. Rage i... Barbarian Hat, które już no właśnie i... mamy. I Kanonik. Kanonik, tak. Także mordeczki, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dokładnie. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Hej. Cześć.